Przemysław pyta, co z tymi troskawkami? A co nie ma ich? No słabo, z polskimi bardzo źle to nie ma racji, bo w mojej ocenie w tym roku truskawki dobrze przezimowały, mamy opóźniony okres wegetacyjny. No właśnie, o, o tym mamy, mówimy mamy, mamy Drogi podno, i mało. To, No tak, no ale to niech pan wybaczy, ale pewnie na szczęście dobrze, że politycy nie mają wpływu na przebieg pogody, bo jeszcze gdyby nie. to zaczęli regulować, to nie już w ogóle, nie będzie. Nie żądam od pana wpływu na pogodę, tylko pytam, czy będzie na lepiej. Na pan Przemysław pewnie będzie, też pyta. będzie. Będzie dużo truskawek, dlatego że przyzimowały dobrze, kwitnienie też bardzo ładnie wyglądało, więc wydaje mi się, że to kwestia tygodnia dwóch i ten wysyp się zaczął. A po ile będą? A trudno mi powiedzieć, w tej chwili tak bardzo się bieżąco cenami nie zajmuje. Pyta pan Jasiek. Czy zamierza pan kandydować w następnych wyborach parlamentarnych 2015? Tak, zamierzam kandydować. Nie jestem jeszcze emerytem politycznym. Mam co prawda już 55 lat, ale wydaje mi się, że jeszcze nie wszystko, co zamierzałem, udało mi się zrealizować. Pan Mikołaj, co ze stanem drogi powiatowej Paprotnia Sokołów? w drogach w fatalnym A to stanie. Mnie, to mnie też martwi. Bo pan stamtąd tą Ja chcę, tak, jestem z tego okręgu posłem. Generalnie widać wyraźnie, że na terenie gminy Paprotnia po tej zimie wszystkie drogi praktycznie się rozsypały i tutaj będzie potrzeba dużych środków. Rozmawialiśmy o tym także na spotkaniu koalicyjnym z premierem, że. O drodze Paprotnia. Nie, o drogach Sokołów? lokalnych, A. o drogach lokalnych, powiatowych, że trzeba wrócić do znacznie większego budżetu na wspieranie modernizacji tych dróg, dlatego że sygnał, jaki płynie z Brukseli, o niemożliwości realizowania tych inwestycji ze środków unijnych no sprawia, że praktycznie poza wielkimi inwestycjami autostradowymi i dróg szybkiego ruchu okaże się, że cała polska prowincja pozostanie na rozsypanej infrastrukturze transportowej, a nie da się wprowadzić konkurencyjnej gospodarki bez dobrych dróg. Pan Piotr pyta, dlaczego u nas świnie i krowy muszą mieć wypłytkowane obora w Belgii krowy przy autostradzie Antwerpia-Gent są 24 godziny na dobę i 365 dni w roku na polu. No Jest inny klimat w Antwerpii, inny klimat w Polsce. U nas też są takie systemy, gdzie ludzie hodują bydło wybiegowo i na pastwiskach. I są tacy, którzy ze względu na efekty ekonomiczne i wydajność produkcyjną nie chcą stosować chowu wypasowego, a prowadzą alkierzowy w oborach już także wypłyconych, ale na ściółce. Czyli krowa, krowa nie musiałaby być w i oborze, gdyby mogła być cały nie, nie rok musi, na pastwisku? Nie, nie, nie musi być i w Polsce, także to były Ale takie przejściowe, to przejściowe okresy, gdzie weterynaria wprowadzała no, zbyt wygórowane normy. Obora nie musi być wypłytkowana, natomiast z pewnością musi spełniać standardy i w tej chwili coraz częściej wraca się do chowu ściołowego. Pan, czyli jakiego? No tego tradycyjnego, A. bez płytek. Bez uczniów. Kościołowego, Pan Łukasz, co zmieniło się na lepsze, a co na gorsze od kiedy Janusz Piechociński zastąpił Waldemara Pawlaka? No to cała historia, trzeba by o tym dłużej no opowiadać. Na punktach, na lepsze i na gorsze. Z, pewnością, z pewnością prezes jest więcej w terenie, więcej spotyka się z ludźmi i to nie tylko związanymi z polskim stronnictwem ludowym. Natomiast być może ma trochę mniej czasu na to, żeby zająć się bezpośrednim rządzeniem, więc. Tu się nie da tego idealnie pogodzić, ale powiem tak: za mało, żeby oceniać pół roku. Poczekajmy jeszcze z pół, wtedy będziemy analizowali. Ale pan jest tak po tym pół roku zadowolony, czy trochę rozczarowany? Ja jestem zadowolony, dlatego że polskie stronnictwo ludowe pokazało w polskiej scenie politycznej, że demokratyczna zmiana władzy to nie katastrofa, to raczej nadzieja. Czy każdego działacza PSL można kupić pieniędzmi bądź posadą tak jak Lucjana Kuźniara, dzięki któremu pis odbił pod Podkarpacie i objął władanie w Sejmiku Wojewódzkim? No, tak jak kupiono Kuźniara, tak kupiono również radnego Platformy Obywatelskiej. I korupcja w polityce nie jest zjawiskiem nowym. Widać wyraźnie, że uprawiana przez wszystkie środowiska polityczne. Ale co się tam wydarzyło na tym Podkarpaciu? Co się wydarzyło, to doskonale wiemy. No, Przyczyną była y, afera, i. No nie, nie to wiemy, nie ale, zachowania ale, marszałka. Ale to należy, zostało zmienione a, a, a w tej chwili, w tej chwili no, Prawo i Sprawiedliwość zaoferowało wyższe funkcje tym dwóm radnym, którzy i tak wcześniej przecież piastowali jakieś funkcje w tym zarządzie podkarpackim i proponując im wyższe funkcje, kupiło ich na swoją stronę. Nieładnie. Wiem czy nieładnie. no wczoraj w jednym z programów poseł Sasim z PiSu mówił, że w ogóle jeśli następuje transfer polityków, czy to w Sejmie, czy w Sejmiku, to jest to nie, nie, niegodne, niemoralne i dobrze, że taką samą krytykę złożył. Pani Sylwia Joanna pyta, co z ustawą o połączeniu inspekcji weterynaryjnej i IORIN? Wczoraj, żeśmy rozmawiali na tym w zespole przy Klubie Parlamentarnym PSL-u, będę bardzo mocno przyspieszał jako poseł do tego, żeby nie tylko te trzy inspekcje, które ta pani wymieniła, ale przynajmniej pięć inspekcji zblokować w jedno i zrobić rzeczywiście policję bezpieczeństwa żywności, bo zacieranie tych podziałów czy kompetencji pomiędzy inspekcjami powoduje, że pojawiają się te luki. I jeszcze pan Łukasz. Czy to moralne, że marszałkowie województwa tacy jak Adam Jarubas czy Krzysztof Hetman byli wystawiani na listy wyborcze PSL do Sejmu jako tak zwane słupy, które zbierają głosy ze względu na swoją popularność, a potem rezygnują z mandatu poselskiego, żeby zachować dotychczasowe stanowiska marszałków? Ja myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy, jeśli chodzi o samych polityków. Oni muszą dokonywać wyboru, natomiast jeśli mają poparcie i zgodnie z ordynacją wyborczą, zgodnie z prawem wyborczym mogą kandydować. Być może mieli większe oczekiwania, jeśli chodzi o ofertę centralno-krajową, niż je dostali wcześniej od prezesa Pawlaka, dlatego pozostali w samorządzie terytorialnym, ale także w tym samorządzie są potrzebni i widać, że tam się sprawdzają. No tak, tylko że widać wyraźnie, jaki, że jest to czytelny zabieg. No, będziemy panie, kandydować, będziemy głosy, a ale, potem ale to zrezygnujemy. Nie jest, to nie jest zabieg tylko polskiego stronnictwa ludowego, bo takie zabiegi robią wszystkie partie polityczne. Jeśli Pan dzisiaj zauważy, że w województwie podkarpackim na marszałka wybrano senatora, po to, żeby za chwilę zafundować nam koszty kolejnych wyborów, bo notowania dla PiSu u w podkarpackiem są niezłe, no to, no to tak, jest, ale to, są... to jest zjawisko, to jest zjawisko nie nowe i proszę nie obciążać tym tylko PSL-u, bo widać wyraźnie, że większe ugrupowanie. Polityczne robią to y, równie często i na nie, większą ale skalę. Nie. panie pośle, że, że, samokrytycznie proszę przyznać, że PSL y, zrobił taką akcję, jakiej jednak nikt inny nie zrobił w ostatnich wyborach. No, co, co innego jest rezygnacja senatora po dwóch latach? Możemy oczywiście dyskutować, czy ona jest korzystna, czy naprawdę nie można znaleźć nikogo innego. Można o tym dyskutować, ale sytuacja, w której ktoś wchodzi do parlamentu i następnego dnia no, mówi, rezygnuje z mandatu... No więc, panie, panie redaktorze, przed chwilą zrezygnował z mandatu posła także Bolesław Piecha po to, żeby yy, mieć ale szansę na wybór. wyżej do senatu? No, to nie jest wyżej, to są równorzędne izby. Nie, nie ma wyższej, nie ma niższej. Natomiast to jest podobna, podobny zabieg. W wyborach kandydują ci, którzy mają szansę Przynieść głosy, są popularni. I jak, jak Pan widzi, w, dałem panu dwa przykłady w pisie, gdzie podobne zachowania, rezygnacja z dotychczasowego mandatu, mimo że zostali wybrani, na rzecz interesów partii w, kolejny, w kolejnym akcie wyborczym. No ale będzie tak, że będziecie powtarzać ten manewr, czy ja Nie wiem, zobaczymy. To wszystko zależy od tych polityków i w zależności od tego, jak będzie potrzeba w, w, w bieżącej sytuacji politycznej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.